Witamy Was serdecznie. Dzisiaj odnowa komórki macierzystej. Simona jest przygotowywana teraz tam do wejścia na bazę. Okay, gut, die Base öffnet sich gerade, sind so vom Weg zur gelben Base. Już przechodzą do tam, gdzie na komputer będzie nadane wszystko i przekazane dane. Zapraszamy Katarzyna, Agnieszka, hasło Krystanty 1. Już. K-A. K-A. T-A. T-A. R-Z. R-Z. Y-N-A. Y-N-A. Zweite. Mhm. A-G. A-G. N-I. N-I. E. E. S-Z. K-A. S-Z. K-A. Okay. Gut, wir sind auf dem Weg zur orangenen Base. Przechodzą do pomarańczowej bazy, tam gdzie powinna być już wodzie. Das öffnet sich, wir schweben rein. Lewitują do środka. Die schwarzen Umrisse sind sichtbar. Jest woda, jest w ruchu. Das Wasser ist in Bewegung. Już wypłukiwane są komórki z informacji. Das erste, was rauskam, war grün. Zielona farba jako pierwsza już wypływała, lewitowali, to znaczy komórki zmienione, genetyczne jako pierwsze. Jetzt kommt noch braun dazu. Brązowa farba wypływa, układ pokarmowy jest wypłukiwany. Jetzt kommt gerade noch gelb dazu. I żółta farba dołącza, to jest komórki skórne. Okay, jetzt sind die Umrisse ein dunkles grau. Już się rozjaśnia ta postać. Już się wymieszały te kolory tam poza zasięgiem, gdzie to ciało jest wypłukiwane, to na boki jest wyrzucane. To są te informacje kolejności tam tych organów. Już nie widać, jakie następne organy są wypłukiwane. Rozjaśnia się cały czas ta postać. Im więcej wypłukiwanych jest informacji, tym bardziej się rozjaśnia. Wird die Base positiv, die Energie. Pozytywna energia teraz wypełnia całą bazę. Znaczy się, że doszło do przyspieszenia wypłukiwania informacji z organów, z komórek. No, komm. Okay, jetzt wird die Umrisse so ein schmutziges Weiß. Taka się kremowa robi ta postać. Taka biała się teraz robi, cały czas jest w ruchu woda, cały czas są wypłukiwane informacje z komórek. Wodo chce dojść też, chodź pan. Komórka. I już przejście, portal do tej górnej bazy szklanej już się otworzył. To jest dla tej całej grupy, która będzie lewitować tam i będą oczekiwać przy stole kryształowym na tą istotę, jak dojdzie do teleportacji. Już się robi przezroczysta ta postać w wodzie. Znaczy się, że już końcówka jest wypłukiwana. I cała grupa lewituje tam do szklanej półkuli i przy stole kryształowym czekają na teleportację tej istoty z wody turkisowej, energetycznej. Bodaj ten najważniejszy proces się za chwilę odbędzie. I zniknęła z wody. Doszło do teleportacji, ukazała się tam na stole kryształowym, woda jest spuszczana. Baza się zamyka w podłodze, leży na stole kryształowym, skan zjechał i zaczyna ściągać warstwa po warstwie, aż odkryta zostanie komórka macierzysta, która posiada wszystkie informacje ciała fizycznego i duchowego, to jest jedna informacja.
za każdym wcieleniem się w ciało fizyczne, te ciało duchowe przekazuje DNA ciału fizycznemu. A że są zniekształcone już nasze. I skan się zatrzymał z warstwami, podjechał do góry. Und zwar ist die rote Zelle mit dem blauen Punkt, also unten bei der Gebärmutter auf der rechten Seite unterhalb. Komórka macierzysta znajduje się na macicy od dolnej części po prawej stronie. Der Kreis fährt halt grad runter. I już ten robot jest. Igła wzięła namiary na ten błękitny punkt. To ramię z igłą zjeżdża. Docelowo już jest w środku i te stare informacje są niwelowane, całe archiwum i dostarczana teraz jest informacja pierwotna. Kiedy energia, która reinfließt, jest türkis und gelb in der Spirale. Ta informacja jest spiralna i ma kolor turkisowy i gelb i żółta jest. Takiej spiralnej i już jest tam kodowana, dostarczana, układana, bo dotyczy wszystkich organów, całego ciała, wszystkiego. Turkis to tak jak woda morska, ma taki delikatny, nie niebieski, nie zielony. Cały czas jest dostarczana ta pierwotna informacja, ściągana jest z tej głównej części tej istoty, która jest tam i z tej, ta informacja jest dostarczana, ta pierwotna, którą miała na samym początku, tylko poprzez wieki została zmanipulowana, zniszczona, zużyła się. Cały czas jeszcze jest wypełniana ta komórka macierzysta. I już się igła poruszyła do góry z tym ramieniem. Znaczy się, że odnowa komórki macierzystej została pomyślnie zakończona. Już ramię podjechało do góry całkiem. Rafael odstawił do kąta robota. Teraz skan zjechał z warstwami i zaczyna w odwrotnej kolejności. Ostatnia ściągnięta warstwa jako pierwsza jest nakładana i jest kompletowane ciało. I chodzi w to i z powrotem skan składa. I nos jest teraz składany. I skan się zatrzymał, pusty, podjechał do góry. Automatycznie została aura nałożona i ochrona planetarna. Siedzi na stole. Wyciąga ręce do góry, przeciąga się jakby po taki rozespany człowiek. Zeszła teraz ze stołu. I robi taką gimnastykę sobie. Sprawdza ciało. I teraz stanęła przed wszystkimi, składa podziękowania. Jest spokojna, zadowolona. I ten portal już się otworzył z tą ślizgawką w podłodze. Żegna się. I zniknęła na ślizgawce, połączyła się z ciałem fizycznym. Od tego momentu zaczną się zmiany w ciele fizycznym, ale w dobrym. Być może będą jakieś symptomy, bo tam pokazuje, gdzie coś się zmienia. Dobrze, kochani, zostańcie zdrowi. Namaste.